A jakby autoklikera na tego squeaka ustawić? Zobacz, to jestem ciekawy. Kurwa, karetka jedzie. Wczytuję się. Kurwa, co to jest za grafika? Czemu to jest takie szerokie? Silny gony ciąga. Jakieś gorsze łebki. Kurwa, głupki, jakieś łebki. Gówniorze. Gówniorze, tak brzmi pięknie. Gówniorstwo, gówniorstwo. O kurwa, monitor się rozjebał. Janek. Wiesz, jak się nazywa serwer czyjś? Pata Antka gra. Hakuna Matata. Pata Tajnia. Brucha Farm. Gruby gang. Gówniarze. Najdziwniejsze. Hefa lumpy! Pole, pole, łyzy, pole, ale mam już plan! Jak to się grało? Srasz. Mamy pierwsze zlecenie. Naprawę sioka. Adaś, Adaś, kurwa, ile chcesz za to, Adaś? Tak serio, szczerze, Adaś. Adaś, kurwa, ile za to chcesz? 500 zł. Kurwa, Adaś! Ja wiem, że wszystko porobiłeś ładnie, pięknie, ale 250 i 50 za to mogę dać. Za cofnięcie licznika. Myślę i piję. Nie piję, tutaj wtedy myślisz, że będzie wszystkich lał po kolei, ty. Gdzie musimy... No Jezu! Co na taki klakson mamy? Takie stoi na środku auto, jakieś k***o, to jest jednego jeepa kupił. Ja kupiłem. Z rejestracją chuj 997. Czekaj, pomogę ci, pomogę ci, pomogę ci. Rura. No, no. Co na panie, jak to jest profesjonalne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję panie. No nie, nie udało się, przepraszam. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie? No, takie trudne. Trudne. Ale kierunkowskazu nie włączasz! Jedź. Matko jedyna ma... Wjeżdżaj! Wjeżdżaj w to! To jest nasze pole? Gdzie jest nasze pole? Prosto jeszcze! Chyba, że już fala, ja nie będę komuś niszczył upraw. Halo! Ja za mnie go wysiądę. Co tu się dzieje? Halo! Kierowniku, proszę odjechać stąd natychmiast! Cię odhaluję! Bo cię odhaluję! Aaaa! Wysiadaj z tego, ja tym prowadzę. Wysiadaj z tego. Ty mieć buraki, to wysiadaj z tego. Mam już burak, właśnie mnie goni jeden. W pole wie... Nie. Ja to pierdolę, kupiłem sam maszynę i zajebali mi ją. Nie wiem, co za kierowcy, bombowcy. Spity wzięci. Muszę zejść z tego kultywatora, bo pana wciągnie tak, że pan będziesz butów w niebie szukał. Jedziemy. Zrobię w ogóle, czy nie? O, zbieram! Nie, kołami tylko niszczę! Kupmy jakąś na pole, bo wyście kupili takie... Mam wagę do tego, żeby wybudować gospodarstwo, co wy na to? Jak wy, jak to się nagra nazywa ta gra? Gini to, no i na końcu! Ale klimat! Aż mi ciary przeszły. A ty otwórz mi bramę, potem jest brama zamknięta. Nasza. Spacją. A czy ten, prawym wszystkim myszy. Nie? Nie jest brama? Chodź, tu się wyjeżdża. Musisz chyba tyłem gdzieś wyjechać. Dobra, czekaj, stoi! Czekaj! Co ty robisz z tym polonezem? Nie, wysiadaj, ja ci nie daję prowadzić w ogóle, wysiadaj. A co narobił? Bo tu przeskoczył. O, wsiadł. Nie, wysiadłem, czekaj! Słuchajcie! Jezus Maria, zostawcie tego poloneza, ja wam... Jedziemy. Daj się trzyma, zostawiam. Ty, Janek się trzyma, no bez kitu, żeby się nie wywalił. Oni się oboje trzymają, a ja tam jedziemy na ludzie. Ej, cześć, stój, zobaczmy, co się da otworzyć. Ej, da się otworzyć bramę, ty. Wierzaj polonezem tam. Jezu, jak czepnął, no nie no. Zobaczcie, jak on jedzie. Możemy sobie zrobić dom na odludziu. Co wy na to? Dobra, jestem w polonezie, proszę wsiadać ładnie. Dobra, jedziemy pan. Co jest? Czemu on idzie do tyłu? Co byście z nim zrobili? Dajcie, jedzie! Jedź! Kurna! O, puścił mnie, dziękuję! A nie, bo to koniec drogi, czekajcie. I te kierunkowskazy tak się ładnie pa... Ej, to też jest koniec drogi, o nie! Bartek, zatrzymaj się tutaj! O! To było zatrzymanie szybkie. Jak on ma rejestrację? No to właśnie! To widzi! O co ci chodzi? Tutaj budujemy domek, kupuję to pole. I czyli teraz to drzewo. Schylasz się, tym przyciskiem myszy przytrzymujesz i na bok. Boże, leci! Ty, bo tego Citroena, Citroneta prawie przygniotło. Ja wziąłem pomysł. Jedziemy. Czy wyjadę? Ja! Jezus, Maria. No, to robisz ten... A nie, myślałem, to jest ten pick-up. Czekaj, wsiadam do ciebie.
O kurde. Jezu, co wy tam robicie, ludzie kochani? Cicho! Kadetem teraz! Bzio, bziaba, daba, cztery baby, osiem dup. Jak to się niby kalkuluje? Cztery baby, osiem dup. Wiecie, że tu nie można budować domów? Chyba jednak będziemy musieli się wrócić tam i kupić jakiś dom w tym mieście. Dobra, jedziemy stąd, panowie. Trzeba wrzucić, ej, weź ktoś pick-upem podjeść tutaj. Na pick-upa wrzucimy te drewno i jedziemy do tartaku to sprzedać. Uwaga, jadę. Czym jedziesz? Co ty wziąłeś? Co ty jest? Żadna makina, panie. Szymon, co? To jest do podnoszenia takich rzeczy, ty, zajebiste, weź to podnoś i wrzucaj na tego, ja ci tutaj podjadę tym pick-upem. Jezus Maria, to jedź po te kłody, ja tutaj jadę po tartaku. Waliłeś się. Ma mały problem. Panowie, mam dla bardzo złą informację. Czyna, która kosztowała bardzo dużo, nie obsługuje tego rodzaju drzewa chyba. No nie, no, dałem drewno. Ile dostaliśmy? No kurna, tylko 5 stopni cały. Ja mu chciałem domu, to... Wyszło jak wyszło, jak zwykle. Moj... Ja tylko chciałem pomóc. O shit, odepnijcie tą mordą przyczepę. O dobra, jechał jeden. A drugi mój, nie no czepni, wiesz, w niego wjeść tak z impetem, bo... Jezu, przewaliłem w Peugeota. No dalej za budynek, może tam na razie zaparkuję tym pick-upem, bo przecież... Jeszcze. Stań tak, wiesz, z boku i tak instruuj, nie? Jeszcze trochę w lewo. Wiecie co, ja mam inny pomysł. A nie możemy tego śnić w tego Joe'a, to byłaby nielegalna. O! Dobra, jedziemy tam, do przodu, panowie. Co wy robicie, no? Pan z ludzi jechać! No nie we mnie! Jezu, z wami jechać na poważnie gdzieś to się nie da. Masz, jedź. Te kierunkowskazu nie włączasz. Jedź. Serio, pojechać w lewo na rondzie. Cię wkręcała. To ja, prąd pojechał? Myślałem, że dobrze. Siema! Odjedź! Naprawdę? Kto to jest, kurwa? Kto to, kurwa, jest Marek Mostowiak? Kto to, kurwa, jest? O, szołectwo! Obwieszczenie! Krzysztof Kononowicz zostaje nowym sołtysem wsi! Połowa z czego my jako Rada Gminy jesteśmy bardzo dumni. Życzymy udanej kadencji. Trzymaj się tam, Krzysiu! Pozdrawiam wraz z całym zarządem. Naprawdę jak to jest napisane. Przedam Wektra rok do pretensji 2001. No chodź tu! Do miasta chodźcie, przyjedźcie. Lista tak kandydatów? Stanowisko radnego: Hemel Jadwiga, Jarek Ogarek, Major Suchodolski, Marek Psikuta, Maryla Rodowicz, Tomasz Hajto, Marcin Najman, Krystyna Pawłowicz, Adrian Nowak, Żalno, Jaś Kapela. Spis ludności w gminie. Wszyscy mieszkańcy gminy Polska Czerakiew mają obowiązek... Gdzie ty tam jeździsz? Mają obowiązek dokonać spisu z ciebie, jak i zarówno swojego majątku. Połączenia dokonać poprzez stronę internetową spis by was okraść... Powiedzcie mi, bo ja szukam adresu, co nie? Łącz na 43, gdzie to? Łącz na tutaj, jak się wjeżdża! Zaraz, koło poczty, objazd tutaj! Dobrze. Zgłaszam! Co pani zgłasza? Wybuchł styrtę, ktoś nam podpalił styrtę! Kto podpalił? No nie wiem kto! Ale co podpalił, no? No nie wiem kto, ktoś podpalił! Nie kto, tylko co! Słucham, co podpalono? Mówi Hemel Jadwiga. Tak, ale coś się stało. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala. Ta siana, tak? Lipińki Łożyckie, łączna 43. To jest za pocztą w koło. A straż pożarna jedzie? Słucham? Kacz. Północy wejdźmy na dach. Pół metra tylko. Żeby patrzeć w oczy gwiazd. I niech każdy to widzi, co znaczy szczęśliwym być tak.